No i to jest bieszczadzki plan B, jeśli góry są spowite chmurami, to trzeba iść w doliny. Przed nami dawny obszar, obszar dawnej wsi Olchowiec. Pagórki, które widać w tle, to Otryt. Jeśli byśmy się przyjrzeli, to prawie w środku kadru są takie pozostałości dawnego pola. Widać, że tak jakby półki, nie wiem jak to fachowo się nazywa, tarasy dawnych pól. No i ta obłędna wrzawa ptaków. Na szczęście chmury często spowijające szczyty często oznaczają też brak wiatru i dzisiaj wiatru nie ma absolutnie wcale, co jeszcze bardziej, myślę, pozwala rozkoszować się tym niesamowitym koncertem. A skoro już idziemy w dolinki, no to fajnie byłoby odnaleźć jakieś pozostałości dawnej historii i to spróbuję zrobić. Tak wygląda mój szlak do dawnej miejscowości Rajskie. Na szczęście, litościwie, ktoś w takich newralgicznych miejscach porozkładał podkłady kolejowe. Chyba albo jakieś inne takie belki. Jakoś może uda się to ominąć. Przed chwilą już przeszedłem taki coś, co myślałem, że będzie gorszym momentem, a tam było naprawdę super. No tutaj wszystko stoi. To jest obszar w sumie bardzo podmokły, to jest bardzo blisko do Sanu. Tutaj właściwie można powiedzieć, zaczyna się ta odnoga Zalewu Solińskiego. No nic, zobaczymy. I mam wyjaśnienie, dlaczego jest tutaj tak mokro. Właściwie jestem na jakimś mokradle, mam wrażenie. Po prostu tutaj mieszkają bobry i robią sobie swoją robotę, a przy okazji zapewniają nam retencję wody. Także dzięki, bobry. No szkoda, że 45 minut szlaku będę szedł pewnie 1,5 godziny, ale i tak. Bobry w ogóle to jest takie zwierzątko, które miało też smutną historię, bo w czasach jakichś tam, nie wiem, mniej oświeconych, typu z 200-300 lat temu, bóbr nie był uznawany za zwierzę, tylko bardziej za rybę, ze względu na ten swój płaski ogon. Znaczy, to taki trochę był zabieg chyba mający na celu oszukać system, jak to niektórzy mówią. No bo po prostu polowano tego bobra i jedzono go w czasie postu. No niby, że jest rybą. Także te bobry zostały ostro przetrzebione. A teraz jest ich bardzo dużo. Ostatnio nawet gdzieś natrafiłem na informację, że to jest jakieś grube tysiące sztuk tutaj na obszarze Bieszczadów. No i takie właśnie malownicze tereny tworzą się, takie rozlewiska, jeziorka bobrowe tworzą się dzięki nim. Kompletnie to było pozbawione sensu brnięcie tym szlakiem. To jest w ogóle szlak papieski, oznaczony takim właśnie żółtym krzyżem. To jest ogólnie świetny, świetny szlak, który prowadzi przez po prostu kompletne odludzia i takie bardzo klimatyczne miejsca, jakieś cerkwie, cmentarze i tak dalej. No ale akurat tutaj na tym odcinku między mostem na Sanie a Rajskiem to w ogóle jest kompletny bezsens, bo po jakimś, nie wiem, ile, 25 minut brnąłem przez to bagno praktycznie i doszedłem do drogi, także trzeba było od razu to zrobić. No ale przynajmniej wrócę tą drogą, później wracając z Rajskiego i zrobię sobie pętlę. No tutaj takie bieszczadzkie widoki czasami się spotyka jakieś.
jakaś pozakapiorska nieruchomość zapewne. O, ale jest pralka w środku, jest kuchenka gazowa, żeś nie umierać. Nawet jeszcze ciuchy w szafie troszkę się wysypują. No szkoda w sumie, fajna. Fajne miejsce, a to kuchnia, o. Widać tam jakiś talerzyk wystaje, chyba taki GS-owski nawet. O, a tu tapczan, o. No kurczę, ktoś pięknie tu miał, naprawdę. No szkoda, że tak musiał. Tak mu się przyroda troszkę wkradła do jego domku. Nie wiem, kto tu mieszkał. Ale mam wrażenie, że ktoś bardzo... Jakaś barwna postać. Postać barwna, ale troszkę straciłem sympatię do kogokolwiek, kto tu mieszkał. Bo zostawienie akumulatora, takiego wielkiego akumulatora, to nie wiem, jakieś ciężarówki chyba, z którego zapewne zasilał sobie swoją pralkę i swoją, no i swoje cokolwiek tu miał. W takim miejscu, no to jest zbrodnia po prostu. Kurczę, naprawdę. Ach. Żal po prostu ściska, że takie rzeczy się dzieją. Także szanowny zakapiorze, weź tu ogarnij trochę, bo wstyd. No, okazuje się, że to nie był zakapior pewnie żaden, ani inny, że inna żadna bieszczadzka legenda, tylko po prostu był tutaj wypał węgla i panowie węglarze zostawili po sobie ten akumulator. Także ktokolwiek ten biznes tu prowadził, fajnie było zarabiać na węglu, ale no, jakaś przyzwoitość chyba nakazywałaby posprzątać po sobie. Dziwne to jest bardzo, naprawdę. Nie mówię o tej retorcie, bo to jeszcze w miarę nieszkodliwe pewnie, chociaż też nie wiadomo, co tam z niej wypływa. No ale ten akumulator to naprawdę porażka. A oto i Dolina Rajskiego, która obecnie jest, można powiedzieć, zatoką. Takie rozlewisko sanu, które jest tutaj. Tam widać san, on sobie wpływa, wylewo sobie płynie do zbiornika Solińskiego. Także obecnie jest to obszar, który na pewno jest czasami zalewany. A znajdujemy się w miejscu, które niegdyś było... mieścił się tu klasztor. Klasztor Sióstr Miłosierdzia, czyli Szarytek. Od francuskiego słowa oznaczającego miłosierdzie. To było takie zgromadzenie założone w XVII wieku we Francji. Cesarz Józef akceptował szarytki ze względu na ich pożyteczną działalność, mimo że generalnie władze austriackie likwidowały klasztory, zresztą pruskie tak samo. I zgromadzenia i wspólnoty zakonne, ale akurat szarytki były znane za bardzo pożyteczne z tego względu, że ich działalność polegała na prowadzeniu szpitali, pielęgnacji chorych w domach. Jest to najliczniejsze zgromadzenie żeńskie na świecie. Bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym. I szarytki nosiły takie charakterystyczne kornety tak zwane, czyli takie nakrycia głowy, imponujące po prostu, niesamowicie to wygląda. Także jak sobie tutaj wyobrazimy właśnie szarytki w tych nakryciach głowy, tutaj poruszające się po tej dolinie, czy tam jadące jakimś wozem, żeby zawieźć gdzieś tam do szpitala jakieś produkty spożywcze, bo tym się właśnie zajmowały, no to musiało być to
No to jest taki obraz, którego już nigdy tutaj nie zobaczymy i on taki jest bardzo w tym momencie nawet egzotyczny, patrząc na tą pustą dolinę. A ja idę dalej na cerkwisko i cmentarz. Z tego co wiem, tam za dużo nie zostało, bo cerkiew została w ogóle wysadzona. To jest dosyć nietypowe, ale w 80 chyba roku została przez ówczesne władze wysadzona po prostu. No i mam nadzieję, że dotrę do kapliczki na hrabie, którą widzę w ogóle w tej chwili. Ona jest tam tutaj, może będzie widać w środku kadru. Ale wydaje mi się, że jeszcze mogą mnie napotkać różne niespodzianki w postaci podmokłego terenu. Zobaczymy. Warto może jeszcze dodać, że klasztor przetrwał wojnę oraz wysiedlenia 1946 roku. No ale w 1947 szarytki zostały usunięte stąd w ramach akcji Wisła, a później nieruchomości klasztoru zostały przekazane PGR-owi. Budynek mieszkalny spłonął w 1954 roku, a później to wszystko rozebrano ze względu na no właśnie powstający tutaj obszar zalewowy. Duma mnie rozpiera, że na taki plan B dzisiaj wpadłem, bo to po prostu jest niesamowicie. I na szczęście nawet ktoś zadbał o to, żeby umieścić tu mostek. Tutaj jest jakiś odpływ jakiegoś strumyka pewnie. Piękny. W ogóle jeszcze nigdy nie słyszałem w Bieszczadach tak intensywnego śpiewu ptaków. Mam taką teorię, że po pierwsze zaczęła się wiosna. Dni są coraz dłuższe, dzisiaj jest w miarę ciepło, jest około 10 stopni, więc ptaki szaleją, radosne, że wiosna przyszła. A po drugie, nie ma jeszcze liści na drzewach i podejrzewam, że te liście jednak w takim gęstym lesie tłumią trochę te odgłosy. A dzisiaj, no jest po prostu coś niesamowitego. Samochodów praktycznie nie ma. Także no, no cudo, po prostu rewelacja. Słyszę tu jakieś płazy, spróbuję je podejść troszkę bliżej, może uda się coś sfilmować. Jak tylko podszedłem tutaj, to te płazy, czyli prawdopodobnie jakieś ropuchy czy żaby ucichły, ale udało się mi znaleźć takie drobne zagłębienie, w którym jest mnóstwo, zakładam, że to się nazywa skrzek chyba, czyli jaja żab, którego już pewnie niedługo wyklują się kijanki. Udało mi się dojść do kapliczki na hrabie. Droga była bardzo łatwa i niezwykle malownicza. Także no jest to super alternatywa dla zachmurzonych szczytów. Chociaż niebo się troszkę przejaśnia. Liczę, że jeszcze dzisiaj na jakąś górkę uda mi się wejść. A to kapliczka odbudowana w 2012 roku przez społeczników, między innymi przez Stowarzyszenie Magurycz. Została wzniesiona, legenda głosi, że przez dwóch braci, z których jeden został rażony piorunem, ale nie zginął, tylko ogłuchł, więc w podzięce wybudował tą kapliczkę. No ale później niszczała po wysiedleniach. Była używana przez pasterzy i przez rybaków jako miejsce noclegu. No i praktycznie prawie, że się zawaliła, ale na szczęście została odbudowana wiernie, tak jak wyglądała wcześniej. Po prostu musiano ją rozebrać, żeby wzmocnić tutaj fundament, na którym stała, bo inaczej by się po prostu osunęła. Ale zrekonstruowano ją. Widok stąd jest obłędny. Jeszcze później stąd nawet widać cerkwisko, na którym byłem. Ja może pokażę palcem tak po swojemu. Czyli gdzieś tutaj jest cerkwisko, na które później jeszcze pójdę. Byłem tam, ale akurat pan, który tam mieszka obok, rozmawiał przez telefon i był bardzo silnie wzburzony czymś, więc nie chciałem może mieć go nagranego. Także wracając tam, jeszcze coś nakręcę, bo też jest tam niesamowicie naprawdę. A tutaj jest murowany
taki fragment figury Chrystusa, który został odnaleziony przypadkiem gdzieś tam w ziemi, pewnie gdzieś w czasie orania pola, albo może ktoś z wykrywaczy metali go wykrył. A jest to prawdopodobnie figura z dawnego krzyża pańszczyźnianego, czyli krzyża, który został wzniesiony przez chłopów w celu uczczenia zniesienia pańszczyzny. Często odbywało się to w formie tak zwanego pogrzebu pańszczyzny, gdy te księgi pańszczyźniane zakopywano i w tym miejscu stawiano taki wielki krzyż. I wiele z tych krzyży do dzisiaj się zachowało. Tak wygląda w środku. A tu jest opisana cała historia właśnie kapliczki i to, jak została zrekonstruowana. Bardzo, bardzo klimatyczne miejsce. I tutaj zjem dzisiaj śniadanie. Napiję się mięty i zjem taką bułkę z serem, która w Poznaniu nazywa się bułką z serem, a tutaj okazuje się, że bułka z serem to jest bardziej drożdżówka. Nie jest to też paluch, jak też się mówi w Wielkopolsce, tylko ma to swoją kompletnie jakąś taką nazwę, której nie potrafię po prostu odtworzyć. Pytałem pani 3 razy, jak to się nazywa. Ona cierpliwie powtarzała, ale ja nie zapamiętałem. Mogłem zapisać. Tak. I ta ławeczka jest też niezwykle urokliwie umieszczona. Zaraz pokażę wam dokładnie, jaki jest stąd widok. No i plan B pozwolił mi spędzić czas w oczekiwaniu na rozpogodzenie, które właśnie nadchodzi. Jest bardzo ciepło, chyba, nie wiem, czy jest, myślę, że spokojnie 15 stopni. Pięknie. Jestem już na cmentarzu, jak widzicie zresztą. W tle jest cerkwisko, zaraz tam podejdę, a tutaj takie bojkowskie zapewne nagrobki. Takie bardzo prosto wykonane, wykuty jest ten napis w kamieniu i dzięki temu ta inskrypcja jest dużo bardziej trwała niż często widzę na jakichś takich bardziej wyrafinowanych nagrobkach. Tu zapewne tam na szczycie też był jakiś krzyż, już go nie ma. A tu spoczywaje Maria Zenczak. Urodziona 1917 i zmarła 1936 rok. Że bardzo młoda osoba. Dziewiętnastoletnia Marysia. A tuż obok, nie jestem w stanie odczytać daty urodzenia, w 34 zmarła. Długo myślałem nad tym, bo nie znam takiego znaku w cyrlicy. A to chyba jest po prostu serduszko. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, ale to jest Ewa po prostu z serduszkiem Prokopek. Idę na cerkwisko, tam jest naprawdę coś wartego zobaczenia. Zacznę już tutaj kręcić, bo pięknie to wygląda. Przepraszam w takim razie za zasapanie. A to rumowisko, rzadko kiedy się zdarza, żeby tak wyglądały pozostałości cerkwi. No ale to jest rumowisko nietypowe, bo ta cerkiew, tak jak wspominałem wcześniej, została wysadzona w latach, w roku 80. Stała sobie do roku 80. Nie interesując w ogóle władz, wiadomo, że tam pewnie była wykorzystywana przez pasterzy i być może jakieś tam jakiś PGR, jak to zwykle bywa. No ale pod koniec lat 70. grupa tutaj osadników chciała zaadaptować tą cerkiew na
na kościół rzymskokatolicki i wtedy decyzją Urzędu do Spraw Wyznań, wyobraźcie sobie, cerkiew została wysadzona w powietrze. No to jest chyba kuriozum, jakiego nawet Monty Python by nie napisał, ale takie kurioza właśnie pisało życie, a właściwie ustrój, który panował. A to jest chyba jedno z, no nie wiem, nie jedno, najbardziej niesamowite drzewo, jakie w życiu widziałem, bo ta lipa zapewne została wysadzona właśnie razem z cerkwią. Ale zobaczcie, została zmasakrowana po prostu. I co tutaj w środku się dzieje? Ona próbowała odrosnąć. Te poranione gałęzie wyrosły w środku pnia. Zawinęły się gdzieś tutaj do środka. No to jest absolutnie niesamowite. Niesamowite, jaka ta natura jest piękna. I z jakim uporem to drzewo walczyło o przetrwanie. I chyba się to udało, bo widzę nawet pąki na jednej gałęzi, która wyrasta te pąki. Także coś pięknego po prostu. Znaczy oczywiście smutna strasznie historia, ale zobaczyć to drzewo na żywo, to naprawdę zapewniam was, że jest coś niesamowite przeżycie. Tu ma norkę jakieś zwierzątko. A drzewo to jest ogromne, nie będziecie tego widzieć. Gdybym miał rower, to tradycyjnie postawiłbym go dla oddania skali. Ale nie mam. A jak zrobię selfie, to perspektywa zaburzy to. Ale to jest naprawdę ogromne, ogromne drzewo. To jest lipa jeszcze dużo większa niż w Łopience. To w zasadzie, o ile to jest lipa oczywiście, ale chyba tak przeważnie. Albo lipy, albo jesiony możemy spotkać na cerkwiskach. No jest po prostu, był to gigant. I już za samo wysadzenie tego drzewa, jak dla mnie, należał się ciężki kryminał. Nie wspominam już o takim zabytku, który dzisiaj jest po prostu rumowiskiem, a na górze zostały zatknięte krzyże, które zapewne też znaleziono później. Były to zapewne krzyże wieńczące wieże cerkwi. A teren cerkwiska został zagospodarowany też w 2012 roku przez tych samych społeczników, którzy odbudowali kapliczkę na hrabie. Także ogromne dzięki za to. Jest tutaj ciekawa tablica informacyjna na samym dole, warto też przeczytać. Już czytałem na tej tablicy, że po wysadzeniu cerkwi hełm wpadł do sanu i sobie jeszcze długo się unosił na wodzie. Taka to właśnie historia. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że będzie to miejsce aż tak dające do myślenia. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj zastałem. W sensie turystycznym, bo oczywiście historia jest straszna. Tu obok lipy znajduje się taki żelazny krzyż o jeszcze niespotkanym przeze mnie wcześniej kształcie, więc zakładam, że ten krzyż ma tutaj wskazać miejsce, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy z pierwszej wojny. I kończę swoją wyprawę do Rajskiego i do kapliczki na hrabie. Prawie na moście w Sanie. A teraz, jako że pogoda zrobiła się piękna, czas wejść na jakąś górę. Także wyruszam z Rajskiego w okolice, a może Strzebowisk, myślę. A po drodze spróbuję namierzyć leśniczego w sprawie akumulatora. Jeśli oglądaliście ten, mam nadzieję, krótki film do końca, serdecznie pozdrawiam.